jest czymś zupełnie innym. Czuć się głosicielem jakiejś opinii, czyichś przekonań, które nawet ja mogę podzielać. A czymś zupełnie odrębnym jest czuć się i mieć w sobie przekonanie, że jestem posłany. Dzisiaj Jezus w Ewangelii mówi, chcę, żebyście głosząc Ewangelię nie czuli się właśnie wyrazicielami opinii, czy też przekonań jakichś, wierzeń, tylko żebyście z pokorą myśleli o sobie jako tych, których posyła Ojciec, Stwórca świata, który kocha ten świat i który przez wasze świadectwo, przez wasze słowo, przez waszą gotowość do męczeństwa chce potwierdzić swoją miłość wobec tego świata.